Siema, dzisiaj otwieramy 100 skrzynek. Dobra widzowie, nie będę się bawił, po prostu klikamy skrzyneczki, kupujemy 100 skrzyneczek za 5 milionów, 100 snowmanów. Mam aktualnie na koncie 700 tysięcy hajsu, no zawsze jak otwierałem skrzynki, starałem się zostawić sobie trochę rezerwy, a tak to trochę bida teraz. Mam nadzieję, że chociaż się coś zwróci. Jedno co bym chciał od tych dropów, tych 100 skrzyneczek, żeby jakkolwiek jakiś pojazd w końcu się dropnął, bo ja chyba robię już któryś odcinek z otwierania tych skrzyneczek i ani razu mi żaden pojazd nie dropnął. A co widzowie, tak przy okazji to można sobie nie wiem, pogadać z wami, coś pokomentować, na przykład, nie wiem, takie szybkie pytanko. Ile w ogóle kiedykolwiek mieliście hajsu maksymalnie w WTK-u? Ja tam miałem maksymalnie z 10 milionów, bo chyba jest takie osiągnięcie w WTK-u na 10 milionów srebra. Ogólnie no to jest taki aspekt, że ja niby cały czas tak oscyluję na poziomie, nie wiem, 6 milionów do 4 milionów, bo nazbieram sobie trochę hajsu, pogram sobie na przykład na streamach, czy troszeczkę na off-streamie, nie gram jakoś wiele na off-streamie. Przyjdzie update, no i tu trzeba, albo evencik przyjdzie i tu trzeba kupować sobie pojazdy na wypożyczenie czy coś i inne takie pierdoły. Czyli nie chcę mi skrzynek otwierać, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że w ogóle... O! Milion? Jej, milion zwrotu, czyli... Czy ja coś konkretnego dostanę? Nie wiem. Wykorzystaj ponownie. I co? Jeżeli sobie otwieram te skrzynę... O nie, Miga 23 bym chociaż miał. Jeżeli otwieram te skrzyneczki, to chociaż mogę chwilę z wami pogadać. Na przykład mogę... Dziwnie będzie organizacyjnie ten film. Nie umiem tak na żywce gadać i robić coś przy okazji. A nie, ja mam ten samolot, to bym go nie dostał. Co ja chciałem powiedzieć? A, możecie zauważyć, że ostatnio na kanale jest więcej filmów. Tak, chyba w tym miesiącu to już będzie czwarty filmik. Dostanie, to jest tylko skin. No i dlaczego, jaki jest powód, że tak zacząłem więcej nagrywać? No, rzuciłem pracę. Nie wchodząc w szczegóły, przepracowałem 10 miesięcy. Skończyła się umowa, skończyłem. Nie będę tutaj wnikał, dlaczego rzuciłem pracę tak dokładnie. Wcześniej nie miałem za bardzo czasu na... Może czasu, bardziej psychy, można powiedzieć. Nagrywanie dostanę cokolwiek? Nie dostanę cokolwiek. To będzie kolejny odcinek, gdzie po prostu otworzę 100 skrzynek i nic totalnie nie dostanę. Ciekawe, czy zauważyliście w ogóle, że miałem taką przerwę w nagrywaniu przez dłuższy okres, bo w zasadzie przez 2 lata chyba, albo półtorej roku, gdzieś tak pomiędzy, no, półtorej roku, 2 lata nagrywałem filmy minimum raz na tydzień i dopiero gdzieś na wiosnę, na lato znikłem prawie co z internetu, no tam raz na miesiąc się filmy pojawiały, nawet nie rzadziej, półtorej miesiące chyba, bo najwięcej przerwa i nie wiem, czy zauważyliście tę przerwę. Ja to zauważyłem, bo oczywiście ani streamów nie robiłem w tym okresie, ani odcinków, ale nie wiem, teraz wracamy, skończyłem z robotą, nie wiem, czy pójdę do jakiejś konkretnej, jakiejś w najbliższym czasie roboty, więc jak na razie troszeczkę czasu mam na streamowanie czy nagrywanie. Tylko wiecie, jak tak miałem trochę przerwy od nagrywania, też zauważyłem, że jeden aspekt. To, że nagrywałem filmy raz na tydzień, to i tak człowieka umiało wyniszczyć, bo człowiek cały czas myślał sobie o tym, co nagrać na kolejny tydzień, co tu za tydzień, co, żeby coś zawsze było na przyszły tydzień. I uznałem, że zdrowszy dla mnie będzie, jeżeli na przykład będę mógł sobie powiedzieć, nie nagrasz na przyszły tydzień, nie masz żadnego pomysłu, i tyle. Jakby uznałem, że zdrowsze dla mnie, dla, nie wiem, planowania sobie życia przyszłego może, czy innych takich spraw, będzie po prostu nie taki jakby nie spinanie dupy, można powiedzieć, o to, żeby co tydzień był filmik. Dostanę kolejny milion? Nie! I pojazdu też nie dostanę. Oczywiście, dawaj gro pojazd. I zapomniałem wątku już. Przez parę minut, parę sekund nie zacząłem, nie mówiłem nic i urwał mi się wątek. Totalnie mi się urwał wątek. A po prostu uznałem, że lepiej sobie odpuścić. Jak nie mam pomysłu na filmik albo psychy na robienie filmu, mam gorszy dzień, to żeby nie spinać się, nie gonić za jakimiś głupimi terminami. W ogóle, widzowie, tak w formie pogadanki, jak tak już nagrywam ten filmik. Co byście sami zmienili na ten kanał? Jakbyście mogli coś zmienić na kanale, to napiszcie w komentarzach, co byście zmienili. Takie moje pytanko. Tylko od razu zaznaczę, że jeżeli ktoś by napisał o gameplayach, kiedyś o tym mówiłem, ale to bardzo dawno, więc jeszcze się powtórzę. Jakby ktoś napisał coś o gameplayach, nie chcę zbytnio nagrywać gameplay. Jakby bardziej mi się podoba nagrywanie czegoś ze scenariuszem, z montażem, z przygotowaniem. Nawet teraz, jak słyszycie, pewnie bez montażu to byłoby tragiczne do słuchania. A wyobraźcie sobie jeszcze, jakbym się skupiał do grania.
Nie wiem, czasami niektóre odcinki, na przykład o Windarze, fajnie brzmiały, ale to odcinek z Windarem trwał, nie wiem, z 8 minut, a tak naprawdę to było z 40 minut gadania cały czas do mikrofonu. Może, że nie cały czas, bo tam oczywiście niektóre rzeczy się powycinało, typu ekrany ładowania, czy siedzenie w hangarze, ale jednak dużo tego materiału, dużo odpada, jak się tak nagrywa. A teraz jak otwieram sobie skrzyneczki, to chociaż tutaj na drugim monitorze mam parę tematów, które mógłbym omówić. Więc co, widzowie? Jeżeli coś byście chcieli... wow, oznaczenie 2021, 2020, wow. Dostałem pierwszą naklejkę. Wow. A, taką, nie wiem, taką hiszpańską, jakąś taką... Więc no, wracając... Jeżeli byście chcieli zmienić na tym kanale, no to piszcie w komentarzach. Ja bardzo lubię czytać komentarze, jak... Czasami mi jest smutno, jak w ciągu jakiegoś dnia nie ma komentarzy. Nie napisałem posta w ciągu dnia i widzę, że nie ma komentarzy. Mi jest wtedy smutno, nie ma do czego odpisywać ludziom, bo... No niestety jestem smutnym piwniczakiem, który siedzi w domu i otwiera jakieś wirtualne skrzynki i zacznę troszeczkę szybciej to otwieram, bo mi się tematy skończyły, mam tylko napisane Among Us. Dawaj mi jakąś grę, jakiś pojazd! Dawaj pojazd, bo padnę, dosłownie. Zacznę zaraz przeklikiwać to enterem czy coś. A ostatnią linijkę, jaką mam, to Among Us, żeby powiedzieć, ale chyba to nie jest aż tak ważne. A widzowie, jeżeli nie wiedzieliście, to mam Discorda, w link w opisie. I mam drugi kanał, też w link w opisie. Na drugim kanale stawiam jakieś śmieciowe filmy, takie wiecie, nie na poważnie, jak lądowanie w wulkanie, albo szoty ze streamów. Głównie to będą szoty ze streamów, ale też jakieś inne rzeczy. I czy te moje wydane 6 milionów srebra, ciężko zarobione, jako content creator, który dostaje maszynki za darmo, w sensie nic nie mówiłem, czy coś dostanę z tych skrzyneczek, czy nic nie dostanę? Trochę się czasami załamuję, bo ja po co nagrywam te kolejne openingi, jak nic nigdy nie mogę dostać? Hazard. To jest po prostu hazard, widzowie. Otwieram to, żebyście wy nie musieli, chyba tak nazwę ten po prostu odcinek. Otwieram to, żeście wy nie musieli. To jest chyba dobry tytuł. Otwarłem wszystko. Ile mam? Mam 2 miliony srebra. Boże, będę musiał to odbudować. Wiecie co, widzowie? Otwórzmy jeszcze 3 skrzynki za złoto. Zawsze tam chyba na koniec otwieram te skrzynki za złoto. Chyba wszyscy się rzucili na skrzyneczki i dostałem srebro. Nawet nie wiem ile. Dobra, jeszcze 3. Raz, dwa, trzy. Co, widzowie, mogę powiedzieć tylko jedno, że jeżeli oglądacie to na bieżąco w środę, no to jeszcze do kolejnej środy są zniżki w grze i tyle. Pamiętajcie, lajku, subiku, ja idę płakać, bo nic nie dropłem. Dajcie subiku, mi smutno, serio. Chociaż sobie z ludźmi mogę pogadać, co się do kamerki.